W naszej Credit Union otrzymasz pożyczkę hipoteczną z bardzo dobrym oprocentowaniem i warunkami spłat. Dodatkowo pokrywamy koszty transferu hipotek do naszej instytucji. Informacje w oddziałach. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Zapraszamy do naszego nowego salonu. Posiadamy imponujący wybór biżuterii oraz zegarków. Przeróbki, reperacje, odnowa oraz skup. Używamy najnowszej technologii, która pozwala na natychmiastową analizę kruszców i weryfikację chemiczną składu i wartości produktów jubilerskich skupywanych lub sprzedawanych w naszym sklepie. Mamy najlepsze ceny! Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905-281-3231. Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje specjalne pożyczki wakacyjne z niskim oprocentowaniem, tylko 4,99%. Pożyczkę załatwisz w każdym oddziale naszej Credit Union. Zapraszamy! W nadanej tydzień temu rozmowie prezes Stowarzyszenia Parafiada ojciec Marek Kudach wspomniał m.in. o działalności kierowanej przez siebie organizacji założonej przez zakon PR-ów. Przypomnijmy, że to 400 lat temu w Rzymie hiszpański ksiądz święty Józef Kalasancjusz, założyciel zakonu PR-ów, powołał do życia pierwszą w świecie szkołę powszechną, szkołę bezpłatną, szkołę dla wszystkich. Misją zakonu PR-ów jest właśnie chrześcijańska edukacja oraz wychowanie dzieci i młodzieży także poprzez sport. Przedstawimy Państwu obszerne fragmenty reportażu z jubileuszowej 20. Międzynarodowej Parafiady, zrealizowany w 2008 roku przez firmę APT. Odnotujmy, że w filmie wielu informacji na temat parafiady udziela poprzedni prezes stowarzyszenia świętej pamięci ojciec Józef Joniec, inicjator akcji sadzenia dębów pamięci ofiar Katynia, który niestety zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Parafiada to historia 20 lat. Oczywiście ta parafiada już pod taką nazwą, natomiast korzenie parafiady są o wiele głębsze. Oparliśmy ten program na tradycji starogreckiej, na greckiej triadzie, stadion, teatr, świątynia, plus wzbogacenie o tradycję chrześcijańską, a w sposób szczególny 400-letnią tradycję szkoły pijarskiej. Dla Greków troska o człowieka oznaczała zdecydowanie stworzenie takich warunków, żeby mógł się rozwijać i fizycznie, i intelektualnie, i duchowo, stąd ta triada. Przyjechałam z Ukrainy. Nazywam się Ania. Odkąd są? Z Słowenska. Są do Słowenska. Przyjechałam do Słowenska na sucież na parę wyjadę do Polski. No, narodził się w Białorusi, ale tato z matki jest z Polski. Jednym z zasadniczych filarów parafiady to świątynia. Ma ona szczególny wymiar. Rozpoczynamy każdy dzień modlitwą. Dokładniej mówiąc, mszą świętą wspólną. Również kończymy dzień modlitwą, ale oprócz tego jest na przykład, tak jak dzisiaj, szczególny dzień poświęcony promocji Słowa Bożego. Zwróćcie uwagę na okładkę, ona jest bardzo wymowna tego Pisma Świętego. No właśnie, czyli co nam to przypomina? To tak jak chleb jemy codziennie, tak? Tak, codziennie karmy się Słowem Bożym, tak? Próbujcie to robić, pewnie nie za dużo naraz, ale tak
taki kęsek również Słowa Bożego. Jest taka mała kaplica specjalna, gdzie każdego dnia po południu jest możliwość modlitwy w ciszy, także skorzystania z sakramentu spowiedzi, porozmawiania. Czasami jest tak, że koło namiotu adoracji dzieci grają jakąś piłkę nożną czy siatkówkę i później klękają do sakramentu świętego i się modlą. I taka jest chwila ciszy i uspokojenia i później idą dalej grać w zabawę. Z tym się wiąże między innymi błogosławieństwo, które każdy z uczestników może otrzymać od kapłanów, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie. Dodatkową formą i możliwością rozwoju duchowego i jednocześnie umysłowego jest forma konkursów wiedzowych, a zatem konkurs biblijny, konkurs także na przykład wiedzy o sporcie, co umożliwia formę jakiejś rywalizacji. Apeluję jeszcze raz o uczciwość. Tak jak na boisku macie zasady fair play, gracie w porządku, tak samo tutaj, pisząc długopisem na kartce, również gracie tak, jak ma być, czyli fair play. Jesteśmy w takiej wspólnocie międzynarodowej, ale również są środowiska różnowyznaniowe. Są katolicy w zdecydowanej większości, ale są również prawosławni, grekokatolicy czy protestanci, więc szukamy w świątyni również takich ekumenicznych form. Na finałach mamy około 3000 młodzieży, w tym ponad 1000 spoza granic, resztę to jest młodzież z terenu Polski. Najwięcej, ponad 900 osób, to są rodacy spoza wschodniej granicy z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Mołdawii. Uczyłam się w polskiej szkole, babcia, dziadek, mama, tata są Polakami. No, wychodzi z tego, że jestem Polką. Najbardziej to nabraca tego ducha polskości. To najbardziej. Bo my słyszymy tylko to w domu, w kościele. Przez dłuższy czas tylko dom i kościół, a teraz to jest szkoła polska, to dzieci już uczą się. My tak w moim wieku i starsi ludzie to skończyli różne szkoły, litewskie, rosyjskie szkoły i polski język słyszeliśmy tylko w kościele i w domu z babcią. Mam bardzo wielką okazję porozmawiać tutaj po polsku. Przerywamy na chwilę projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na drugą część filmu zapraszam po reklamach. W naszej Credit Union otrzymasz pożyczkę hipoteczną z bardzo dobrym oprocentowaniem i warunkami spłat. Dodatkowo pokrywamy koszty transferu hipotek do naszej instytucji. Informacje w oddziałach. Mądry Polak przed Szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers. Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Z
Zapraszam do obejrzenia drugiej części reportażu z 20. Międzynarodowej Parafiady zrealizowanego w 2008 roku przez firmę APT. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Sławomir Keller. Czasami się czeka jakiś miesiąc albo jakiś czas na decyzję w konsulacie na Białorusi i wtedy też mogą dostać negatywną decyzję. W Polsce jest wolność słowa, ale u nas takiego, takie wolne jest słowo. Jak słyszałam o opowieści moich znajomych z Białorusi, sprawdzają i często jeżeli nie podoba się imię czy nazwisko, albo ktoś w rodzinie, gdzie jest związany w polityce czy w prasie, i na przykład to nie jest zgodne z poglądami władz białoruskich, to wtedy ta osoba po prostu ma bardzo małe szanse, że dostanie wizy. I nawet tutaj na przykładzie w parafiadzie, bo ja rejestrowałam uczestników z Białorusi i często się zdarzały przypadki, kiedy po prostu część grupy nie mogła przyjechać, bo nie dostali wiz i nie ma tych dzieciaków tutaj z nami. Ale na czym polega to, że tu jest większa wolność słowa, że co tam? No bo u nas jakby... Na przykład, no że na władzy na przykład można no, pisać, ale u nas takiego nie ma. Jak mierzyć już wszystko? Tylko, że przekładać. Naładowany jest. Niech będziemy załadowany. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest gotowy do strzału. Tak. To jest 10 już wszystko jeszcze. 8. 8 przełożyć? Jest? Może to robić. Na pamiątkę chciałeś zabrać, tak? No dobrze, jeżeli na pamiątkę, to proszę bardzo. Не возьмите вы нас! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na pokaz udzielania pierwszej pomocy o godzinie 17 do namiotu spotkań. Najbardziej sobie ceni to, że mogą się spotkać. Bardzo mocno podkreślają, że dzięki temu zaczęli się uczyć polskiego, że mają już wielu przyjaciół w Polsce i w innych krajach. Ja sam przyjechał sutażyć właśnie futbol, strzelba, a jeszcze są mal pływanie. Mówię właśnie w takim języku też niewyraźnym na polski, ale można to jakoś tam wykombinować całe zdanie i wtedy jest dużo śmiechu. Dogadujesz? No jak najbardziej. Jakoś w końcu się dogaduje. Gdyby nawet, wiecie państwo, nie wiem jakim językiem tu mówiono, niezrozumiałym, to wyczuwa się serdeczność, sympatię i naprawdę jakieś takie
łączenie się, braterskie łączenie się wszystkich narodów. As it is written in the prophets, behold, I send my messenger before the face, which shall prepare the way before thee. Так написано у пророков. Вот, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Nauczycielu, wiemy, że jesteś wierny prawdzie. Zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej i nie zważasz na nikogo. Na przykład z Białorusi czy z Ukrainy bardzo wysoko cenią sobie to, co dzieje się w świątyni. To wynika pewnie z sytuacji, której doświadczają na co dzień. Kościół na Białorusi przeżywa z jednej strony ogromny rozwój i te potrzeby religijne są bardzo mocne, a z drugiej strony jest w pewnym ucisku. Bardzo sobie cenią udziału w sporcie. Jeszcze raz przerywamy projekcję, by przedstawić Państwu propozycje biznesowe polonijnych firm. Na trzecią, ostatnią część filmu zapraszam po reklamach. Kredyt Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje specjalne pożyczki wakacyjne z niskim oprocentowaniem, tylko 4,99%. Pożyczkę załatwisz w każdym oddziale naszej Kredyt Union. Zapraszamy! Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Malicki & Malicki jest dynamiczną firmą prawniczą, która już od ponad 50 lat świadczy usługi osobom indywidualnym, rodzinom oraz firmom. Numer kontaktowy 905 274 1650. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. Białaś! Oglądajcie Polistudio, Polistudio! Przedstawimy Państwu trzecią, ostatnią część obszernych fragmentów reportażu z 20. Międzynarodowej Parafiady. Film według scenariusza i w realizacji Sławomira Kellera powstał w 2008 roku w firmie APT. Zdrowym ciałem mówił zdrowy duch. Święty Paweł mówił, że w zawodach wziąłem udział, wiek kończyłem, wiary ustrzegłem. Czyli ta wiara i sport w jakiś sposób jest zintegrowana, jest połączona. Sport właśnie ukazuje tą, takie zasady potrzebne w życiu społecznym każdego człowieka, jak sprawiedliwość, jak odpowiedzialność, jak wytrwałość, jak cierpliwość, jak umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Uczymy się, że ja nie muszę wygrać i mieć pierwsze, drugie, trzecie miejsce i płakać, siedzieć, że tego nie zdobyłem, tylko po prostu, które miejsce zająłem. Uczyć się przegrywać, a przez to eliminować nienawiść, a wprowadzać miłość, zrozumienie, że ten, który przegrał, żeby podał rękę temu, który wygrał, pogratulował jemu. Jeżeli człowiek będzie wysportowany fizycznie, to jego rozum będzie pracował normalnie, bo potrafi myśleć. A jeżeli potrafi myśleć, to będzie wybierał dobre zasady, przepisy życia. A jeżeli jeszcze on to wszystko połączy z wiarą, z Bogiem, z przykazaniami, no to ja myślę, że tutaj mamy to, do czego Kościół dąży, co my jako ludzie wierzący chcemy osiągnąć. No jak ci się skoczyło? Bardzo dobrze. Dobrze, jesteś zadowolony? Tak, wybiłem się z tej nogi, co trzeba, z lewej. A co jeszcze robisz, jakie inne rzeczy tutaj? Jeszcze biegnę na 100 metrów, walczę o zwycięstwo. Taka historyjka powstała, którą chcieliśmy zareprezentować właśnie w takim języku mieszanym, bo tak jest u nas w tej miejscowości, gdzie mieszkamy. Może nie w mieście, raczej na wsi, ale tu się mieszają języki
polski, białoruski, rosyjski. Przychodził, kwiateczki darył, wyglądał na plaga, sumia nie lubił. No to taka historyjka, kiedy młoda dziewczyna chce chłopca takiego bogatego z miasta, który by miał bardzo wiele pieniędzy. Я недавно вас ветру повеет. Вы будете моей пани. До видения, моя пенькая Зосенька. Жду вашего ответа, как соловей лето. Warto uświadomić sobie, że tak naprawdę mówiąc o teatrze szkolnym, nie da się pominąć PR-ów. Stanisław Konarski, wielki reformator szkolnictwa w Polsce, kiedy zakładał swoją szkołę Collegium Nobilium tutaj w Warszawie, wprowadził jako pierwszy wtedy w Europie teatr do szkoły. Tradycja edukacji poprzez teatr w naszych PR-skich szkołach sięga ponad 300 lat wstecz. Teatr to jest symbol, który nie jest adekwatny do tego, co oznacza tak naprawdę to słowo, ponieważ na parafiadzie teatr to konkursy kulturalne, plastyczne, konkursy wiedzy, konkursy piosenki, także przeglądy małych form teatralnych, to także zwiedzanie Warszawy, poznawanie jej zabytków i historii, bo chcemy, aby poprzez ten dział, poprzez ten filar młodzież czegoś się nauczyła, żeby rozwijała swoje zainteresowania i żeby to, co posiada, te swoje umiejętności, zdolności, mogła jak najładniej zaprezentować innym rówieśnikom z całej Polski, pewnie z zagranicy. Do tej pory przyjeżdżałam na parafiady jako uczestniczka, a w tym roku jestem jako wolontariuszka w zespołu ewangelizacyjnym. No raczej do tej parafiadzie mi zawsze ciągnie, bo przez cały rok czekam na ten czas. Mam dużo tutaj przyjaciół z różnych końców świata. No jeszcze mi się tutaj bardzo podoba taki klimat. Ja myślę, że to, że zdecydowaną większość uczestników konkursów plastycznych i takich tych artystycznych stanowią dzieci z małych miejscowości, to jest pewnie to, że to jest taka odskocznia dla nich od tej codzienności, od tych obowiązków, które są w domu, zwłaszcza gdzieś tam na wsiach czy małych miasteczkach, które zdecydowanie nie są kolorowe, nie są barwne i nie fascynują, nie pociągają ich. Natomiast ta sztuka to jest coś, co pozwala im rozwijać wyobraźnię, pewnie przenosić się w jakieś inne, ładniejsze, lepsze życie, którym chcieliby być.